Dzisiaj przedstawię wam moje propozycje na naprawienie filmów z Godzillą. Od razu mówię, nie będę próbował naprawić wszystkich filmów z Godzillą, tylko te, które według mnie są najgorsze, albo dobre filmy, które mają kilka niewykorzystanych okazji. I lekkie poprawki sprawiłyby, że te filmy byłyby jeszcze lepsze. I od razu mówię, nie będę mówił na przykład, że nie wiem, design Godzilli mi się nie podoba czy coś, bo wtedy musiałbym się bardzo dużo razy powtórzyć. O tym zrobię osobny film. Chcę tylko powiedzieć, że filmy Monsterverse nie znajdą się na tej liście. Po co naprawiać coś, co nie jest zepsute? Tak samo Zilla oraz Shin Godzilla nie pojawią się tutaj z pewnych powodów. To koniec ogłoszeń, zaczynamy. Syn Godzilli oraz Rewanż Godzilli. Co mogę mówić? Te filmy są do siebie bardzo podobne. Nawet w Rewanżu Godzilli niektóre sceny z Syna Godzilli się pojawiają. Rewanż Godzilli jest zdecydowanie najgorszym filmem z serii. No co mogę dużo mówić? To jest dosłownie sen jakiegoś chłopaka. Tak? Poza tym ma przesłanie. Naucz się walczyć samemu. Jednak potem ten chłopak w zasadzie zaczyna dokuczać innym. To nie jest umiejętność do walki samemu. To jest znęcanie się nad innymi osobami bez powodu. To nie jest dobre przesłanie. No a Syn Godzilli, no to ogólnie, no co mogę powiedzieć, Minilla istnieje. Jakbym te dwa filmy naprawił, połączyłbym je w jeden film. Usunąłbym kompletnie chłopaka i jego narkotykowy sen i po prostu zostawiłbym Godzillę, który próbuje wychować Minillę jak własnego syna i w zasadzie dba o niego, a nie zachowuje się jak typowy Janusz. No co, synek, nie umiesz ziać atomowym oddechem? Ja ci pokażę, jak to się robi. Tata! Tata, ale to boli. Nie, synek, masz dziać tak jak ja. Minilli dałbym lepszy design. I tak, wiem, że powiedziałem, że nie będę tutaj mówił o designach. O designach Godzilli. Jednak, no bądźmy szczerzy. To nie jest Godzilla, to jest ropucha. Design z naszego polskiego plakatu wyglądał o wiele lepiej. Tak samo ten fanart wygląda bardzo dobrze. Wygląda trochę jak Godzilla Junior, ale ma w sobie coś z Minilli. Gabarę bym zostawił, bo jego design całkiem mi się podoba. No i również zostawiłbym to przesłanie, że Minilla musi się nauczyć walczyć samemu. Ale w samoobronie. Nie tak, że atakuje innych bez powodu, tylko po prostu musi się nauczyć walczyć, kiedy ktoś inny go zaatakuje. Po prostu. Wtedy uważam, dostalibyśmy o wiele lepszy film niż te dwa filmy, które obecnie dostaliśmy. Godzilla kontra Gigan. Wystarczy usunąć Ghidorę. Obstawiam, że Toho po prostu nie miało pomysłu na fabułę filmu, no i dlatego dodali do filmu Ghidorę. Naprawdę, sam Gigan by wystarczył. Wyobraźcie sobie film, w którym Godzilla walczy z Giganem. No i na przykład, nie wiem, w pierwszej walce walczy z normalnym Giganem, którego pokonuje i prawie zabija. Potem Gigan wraca jako cyborg i wtedy Godzilla przegrywa. A potem ostatecznie Godzilla wygrywa finałową walkę. To by było o wiele lepsze niż Godzilla walczący z Giganem oraz Ghidorą. Znowu. Ja wiem, że Ghidora jest ikonicznym złoczyńcą Godzilli, ale nie musicie go wpychać do każdego filmu. Tak samo następny film, który chciałem omówić, Godzilla kontra Megalon, cierpi na ten sam problem. Po tytule pewnie spodziewacie się, że to będzie film, w którym Godzilla walczy z Megalonem. Oj nie! W tym filmie Jet Jaguar walczy z Megalonem oraz Giganem. Po co tutaj dodawać Gigana na siłę? On w tym filmie jest niepotrzebny. Tak samo Jet Jaguar. O ile lubię jego design, serio, podoba mi się, no to lepiej byłoby mu dać osobny film. Na przykład, nie wiem, sequel do Godzilla kontra Megalon, gdzie walczy z jakimiś potomkami Megalona czy coś w tym rodzaju, ale nie musicie go tutaj wpychać na siłę. Tak, ja wiem, że to miał być oryginalnie film o nim, ale film nazywa się Godzilla vs. Megalon, no to on jest tutaj niepotrzebny. Godzilla walczący z Megalonem to jest to, co chcieliśmy zobaczyć, no i to by w zupełności wystarczyło na fabułę filmu. Możemy mieć kilka walk, na przykład w tym podwodnym mieście. Niech Godzilla vs. Megalon to będzie Godzilla vs. Megalon, a nie Jet Jaguar i Godzilla kontra Gigan i Megalon. Następny film to Godzilla kontra Mechagodzilla. I ten film jest dobry, tak, aczkolwiek według mnie tytuł oraz plakaty trochę za dużo spoilerują. Według mnie na plakatach powinien być tylko Godzilla oraz Anguirus i ewentualnie jakiś statek kosmiczny. I sam film powinien nazywać się, nie wiem, Godzilla, największe zagrożenie ludzkości. Albo nie wiem, Godzilla, zagrożenie z kosmosu. Taki tytuł nie dość, żeby pasował, to jeszcze sprawiłby, że Mechagodzilla byłby niespodzianką.
I teraz trzy filmy na raz. Godzilla kontra Destoroja, Godzilla 2000 oraz Godzilla kontra Megagurus. No i pewnie się zapytacie, co jest nie tak z Godzilla vs. Destoroja? No i przypomnę wam, jak się film skończył. Godzilla Junior pochłonął energię swojego ojca i stał się nowym Godzillą, gotowym ochronić planetę przed kolejnymi potworami, które ją zaatakują. Reboot. Znaczy, zarówno Godzilla vs. Destoroja, jak i Godzilla 2000 to są dobre filmy, jednak według mnie o wiele lepiej by było, gdyby Godzilla 2000 to był sequel Godzilla vs. Destoroja. Lepiej by było, gdyby to nie był reboot, ale na przykład soft reboot. W sensie, Godzilla vs. Destoroja wciąż jest kanoniczne, ale Godzilla 2000 już nie jest o starym Godzilli, a o nowym Godzilli. Chociażby Jurassic World jest również soft rebootem, ponieważ wciąż jest kanoniczny i jest to sequel Jurassic Park 3, jednak już się nie koncentruje na postaciach z oryginalnej trylogii, tylko wprowadza nowe postaci, no i nowy park. Wciąż jest kanoniczny, ale jest czymś nowym. Tak samo chociażby FNAF Help Wanted. Jest kanoniczny do oryginalnych gier, ale już nie jest o Mike'u Aftonie, o Henrym i o ofiarach. Nie. Jest o Williamie Aftonie, czyli Glitchtrapie, oraz Vanni. Wciąż jest kanoniczny, ale jest to nowa historia. Według mnie lepiej by było, gdyby Godzilla 2000 to był sequel Godzilla vs. Destoroja i gdyby po prostu opowiadał historię Godzilli Juniora. Tak. Znaczy, jeśli chodzi o design, no to powinien zostać taki sam, no bo Godzilla 2000 wygląda świetnie. Jednak kanonicznie to powinien być Godzilla Junior. Tak samo Godzilla vs. Megagurus. Po co od razu rebootować serię? W sensie naprawdę, wydali jeden film i od razu zrobili reboot. O wiele lepiej by było, gdyby to był sequel filmu Godzilla 2000, no bo na dobrą sprawę nawet design Godzilli jest prawie taki sam, tylko ma nieco inne kolory. No i z Godzillą 2000 dało się jeszcze coś fajnego zrobić. Naprawdę, według mnie zarówno Godzilla 2000, jak i Godzilla vs. Megagurus to powinny być sequele filmu Godzilla vs. Destoroja. Godzilla Final Wars. I pewnie teraz myślicie, ej, przecież ten film jest świetny. Tak, to się zgadza, jednak według mnie fajnie by było, gdyby podczas napisów końcowych leciały fragmenty poprzednich filmów. Ten film ma być zakończeniem serii, no i fajnie by było, gdyby właśnie fragmenty poprzednich filmów leciały podczas napisów końcowych. Tak, wiem, to jest mały detal, ale no powiedzcie, czy to nie byłoby fajne. No i już ostatni film, a raczej ostatnie filmy. Trylogia anime. No co mogę dużo mówić? To jest jedno wielkie rozczarowanie. Jakbym naprawił trylogię anime? Sprawiłbym, że te filmy są takie, jakie powinny być. No pierwsza część nazywa się Planeta Potworów, no a nie mamy w niej potworów, poza Godzillą i tymi małymi smokami. Na samym początku pojawiają się potwory, ale dosłownie przez kilka sekund. No po prostu dodałbym do tego filmu potwory i fajne walki potworów. Na przykład wyobraźcie sobie walkę Godzilla Earth kontra Gigan. I ten Gigan na przykład może być ulepszony nanometalem. Taki teaser drugiej części z Mechagodzillą. Te smoki to mogliby być potomkowie Rodana. I tak, zgadzam się, to by było fajne. Dosłownie, film nazywa się Planeta Potworów, a to co dostaliśmy powinno nazywać się Planeta. Naprawdę, koncept Godzilli w przyszłości jest super, ale to co zrobili w tym filmie jest słabe. Po prostu. Tak samo w drugiej części. Mechagodzilla może nawet być miastem, okej, ale niech później walczy z Godzillą. W zasadzie ten nanometal miał potencjał, no bo Mechagodzilla mógłby również zmieniać kształt czy coś w tym rodzaju. Nagle tworzyć nową broń i na przykład zatopić Godzillę w sobie. To by było super w zasadzie. I na przykład Godzilla nie mógłby go zaatakować, bo byłby płynnym metalem. Super! Naprawdę, ta trylogia miała potencjał. Tak samo Ghidorah. O ile nie przeszkadza mi to, że jest makaronem, no to również można było z nim zrobić więcej. Na przykład, nie wiem, każda jedna kluska pochodzi z innego świata, ostatecznie otwierają się portale, wszystkie kluski się jednoczą i walczą z Godzillą. Tak samo na przykład właśnie każda jedna głowa może mieć inną umiejętność. Środkowa klasycznie strzela piorunami, ale za to na przykład lewa zieje ogniem, a prawa strzela lodem. Z tym można było zrobić o wiele więcej, naprawdę. No i to były moje sposoby, jak naprawić filmy z Godzillą. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Sami możecie pisać swoje propozycje, jak wy byście naprawili filmy z Godzillą. No i cóż, wypadałoby się jakoś spontanicznie pożegnać. Narcia, moje Anguirusy!